Pogoni Szczecin dostawałem stypendium 300 zł. Podszedłem do stołu na 20 minut i wygrałem tyle, ile w klubie dostawałem na miesiąc. Pomyślałem, to niesamowite, jak łatwo można zarobić. I tak ruszyła machina, mówił Kamil Grosicki. Posłuchaj historię o uzależnieniu Kamila i o tym, jak obecny prezes PZPN Cezary Kulesza stał się drugim ojcem Grosika. Zostaw łapkę w górę dla zasięgu i lecimy z materiałem. Był rok 2007. 19-letni wtedy Grosicki przeszedł za ponad 200 tysięcy euro z Pogoni Szczecin do Legii Warszawa. Wtedy Grosikowi udało się wygryźć ze składu Mirosława Radowicia. Kamil poczuł, że złapał Pana Boga za nogi. Rozpoczął nocne życie w stolicy. Ówczesny drugi trener legionistów Jacek Magiera wyciąga go z warszawskich klubów nocnych i kasyn. Kamil Grosicki potrafił latać ze stolicy do Szczecina, bo ciągle chciał się bawić. Raz został przyłapany przez Magierę i pierwszego trenera Legii, Jana Urbana, na lotnisku, kiedy już wsiadał do samolotu do Szczecina. Obiecywał, że szybko wróci do domu, bo leci tylko coś załatwić. Potem okazywało się, że chodził po szczecińskich klubach. Kamil Grosicki często chodził po kasynach w Warszawie. Raz wygrywał, raz przegrywał. Potem już tylko przegrywał. Długi rosły, a Warszawa go wchłonęła. Potrafił przegrać w miesiącu nawet 4 wypłaty. Pieniądze pożyczał od kolegów i lichwiarzy. W ten sposób nazbierała się pokaźna suma 300 tysięcy złotych długu. Legia Warszawa, widząc, jak Kamil stacza się na dno, wysłała go na przymusowe leczenie w Starych Juchach. Spotykali się tam narkomani, alkoholicy i właśnie hazardziści. Była to grupa wzajemnego wsparcia, która pozytywnie przyjęła Grosika. Grosicki spędził tam kilka tygodni. Potem Legia wypożyczyła go do szwajcarskiego FC Sion. W Szwajcarii Grosik miał stłuczkę samochodową, nie uczył się języka, był odludkiem. Do tego wtedy 20-letni Grosicki spóźniał się na treningi, mimo że mieszkał w hotelu obok stadionu. Na zakończenie półrocznego wypożyczenia w Szwajcarii Turbo Grosik podpisał papiery bez wiedzy swojego menadżera Mariusza Piekarskiego. Kamil nie znał francuskiego i zrzekł się w ten sposób półrocznej pensji od klubu. W tamtym okresie nikt nie chciał Grosika. Kamil wtedy rozważał zakończenie kariery, a miał zaledwie 20 lat. W 2009 roku pojawiło się światełko w tunelu. Ówczesny prezes Jagiellonii Białystok Cezary Kulesza wyciągnął do Grosika pomocną dłoń. To on najpierw wypożyczył, a potem wykupił Grosika z Legii. W Białymstoku bywało różnie. Były sytuacje, kiedy w centrum miasta Kulesza zrobił awanturę Grosickiemu o jego nauk. Postawił mu wtedy warunek, że jeśli spłaci jego wierzycieli, to Kamil zajmie się w 100% piłką. W ten sposób Kamil wybrał piłkę. W trakcie pobytu w Jadze, oprócz Kuleszy, bardzo mocno pomógł Grosikowi były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Dzięki pobytowi w Białymstoku, Grosik wyszedł na prostą. Jak sam mówi, nigdy nie zapomni tego, co zrobiła dla niego Jagiellonia, a Cezarego Kuleszę nazywa drugim ojcem. Po Jagiellonii Grosik wyjechał do Turcji i rozpędził swoją karierę.